Na pewno takie prośby o podwyżkę są do ciebie kierowane. Jakub, jakbyś mógł dać kilka rad dla pracowników, którzy noszą się z zamiarem pójścia do swojego szefa i poproszenia o podwyżkę. Na pewno po pierwsze zebrać informacje, po drugie przygotować argumenty związane z własnym rozwojem i z biznesem firmy. To są takie dwie podstawowe rzeczy, które każdy pracownik powinien zrobić. Nie odwoływać się do swoich osobistych problemów, nie odwoływać się do emocji w ogóle, tylko rzeczywiście podejść do sprawy biznesowo i w dobrze poinformowany sposób. Czyli nie muszę pomagać finansowo rodzicom i kot mi zachorował i potrzebuję na operację, tylko wiem, że pracownik pracujący takiej pracy dostaje o tyle i tyle więcej. Wydaje mi się, że zrobiłem dobrze parę projektów. Tak, jak najbardziej tak. I do przodu też patrząc, co mogę zrobić więcej, żeby te pieniądze się zwróciły mojemu pracodawcy, bo to też w ten sposób szefowie myślą. Bardzo ci dziękuję, Kuba. To była naprawdę ciekawa rozmowa. Dziękuję bardzo.